Jeżeli chodzi o światła, to zostaje nam jeszcze do omówienia sygnał dźwiękowy, który znajduje się po lewej stronie kierownicy nad kierunkowskazami. Wciśnięcie powoduje załączenie sygnału dźwiękowego. Kolejnym elementem, który możemy wylosować na egzaminie państwowym, są płyny. Zacznijmy od zbiornika hamulcowego tylnego koła. Zbiornik płynu hamulcowego tylnego koła jest bardzo widoczny, jest w widocznym miejscu, znajduje się pod siedzeniem po prawej stronie, i jego wskazanie jest między minimum, lower a maksimum. Zbiornik płynu hamulcowego przedniego koła znajduje się po prawej stronie kierownicy siedząc na motocyklu, a stojąc od czoła po lewej stronie jest tak zwane oczko lower. Pamiętajmy, że do tego zadania trzeba powiedzieć, że żeby nie było przekłamania, motocykl powinien być w pozycji pionowej. Wtedy jest jak najbardziej wskazane, prawidłowe wskazanie tego płynu. Jednym z elementów, który możemy wylosować przy obsłudze motocykla MT-07 na egzaminie, jest wskazanie poziomu oleju. Chciałbym zaznaczyć, że się diametralnie różni od Yamahy XJ6. W Yamahze XJ6 jest wskaźnik poziomu oleju umiejscowiony po prawej stronie motocykla, natomiast w Yamahze MT-07 jest oczko, które znajduje się po lewej stronie motocykla, na dole 20 cm od nóżki. Tutaj, w tym miejscu, i pamiętajmy, aby sprawdzić prawidłowo stan oleju między jedną kreską minimum a maksimum, musimy, tak jak w tym momencie, sobie wypionować motocykl. Wtedy jest to bardzo wiarygodne, bo w momencie, kiedy on stoi na nóżce, jest duże przekłamanie. Wskaźnik poziomu oleju, jeszcze raz chcę zaznaczyć, znajduje się po lewej stronie i jest to oczko. Natomiast zbiornik płynu chłodzącego, w przeciwieństwie do Yamahy XJ6, też znajduje się po stronie, tam gdzie jest oczko od oleju, czyli po lewej stronie. Od czoła jest tu wskaźnik między minimum a maksimum i też pamiętajmy, że motocykl powinien być do tej czynności wypionowany. Oprócz świateł i płynów obowiązkowo sprawdzamy układ napędowy, ugięcie łańcucha między jedną a drugą zębatką w tym miejscu. Akurat w tym modelu, bo on jest obniżony, powinno być między 8 a 10 mm lub tak jak zaleca producent. I pamiętajmy, łańcuch ma być czysty, nasmarowany i sprawny. Sprawny należy rozumieć, że nie powinien mieć żadnych uszkodzeń. I to są wszystkie czynności, które musimy wykonać, jeżeli chodzi o czynności kontrolno-obsługowe na egzaminie państwowym.